Siema. Dzisiejszym bohaterem serwisu będzie Asus X202e. Widzę, że Asus już kiedyś u nas był, więc zapewne dałoby się go znaleźć gdzieś tam na kanale, ale nie pamiętam, co było z nim robione. Dzisiaj problemem jest bateria, która się nie ładuje. Zaraz wam to pokażę. Domyślam się, że przyczyną rozwalenia baterii mógł być zasilacz, który był w stanie opłakanym. Połamana wtyczka, kabel zasilający przełamany w nie wiadomo ilu miejscach. On rozłączał, podłączał prąd, który płynął do baterii i w pewnym momencie bateria po prostu wyzionęła ducha. Nowa bateria jest już zamówiona. Mało tego, zamówiona. Ona już jest na miejscu. Tak więc zaraz podejmiemy wymianę. Próbę wymiany, przepraszam. No nie wiem, czy wy widzicie. No na pewno widzicie, że zabrakło mu prądu, tak więc no nie ładuje. Dobra, odpinam ładowarę i przechodzimy do wymiany. Widzę, że podejdę tutaj swoim elektrycznym, magicznym śrubaczkiem. Czekajcie, trochę cyk. No i dobra. Jak widzicie, dostęp do baterii banalnie prosty. Widzę, że na wentylatorze zebrało się troszkę kurzu. Z wentylator wymienimy. Znaczy wymienimy. Przedmuchamy po prostu, gdyż widzę, że plomba jest zerwana, gdyż w ostatnim, to domyślam się, że w ostatnim czasie, jak on u mnie był, był czyszczony, więc pasty są jak najbardziej ok. Czyli po prostu tylko go przedmuchamy, żeby lekko poprawić środowisko pracy komponentów. I to tyle. Aha, słuchajcie, odniosę się jeszcze do filmiku, w którym wyraziłem swoje zdanie na temat youtubera. W sumie też głośno nie powiedziałem, który zajmuje się serwisem i tam trochę według mnie za bardzo poniósł się w jednej z recenzji środków czyszczących do laptopa. Widziałem tam jakieś wypowiedzi z waszej strony. Słuchajcie, no ja nie potwierdzam i nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam, o kogo chodziło, czy zgadliście, czy nie. Bo nie to miałem na celu, żebyście zgadywali, czy coś. Aczkolwiek, słuchajcie, bo ja nie wiem, może trochę wtedy pod wpływem emocji, czy coś, ja nie oglądałem tego filmiku po raz kolejny. Może mi lekko emocje poniosły, tak, i coś tam mogłem chlapnąć, ale nie ma co na gościu wieszać, jak to się mówi, psów chyba, czy czego tam. No, człowiek z tego żyje, tak? Więc z czegoś musi mieć pieniądze, tak? To w jaki sposób to te pieniądze zarobi, to jest tylko i wyłącznie jego sprawa. Jeżeli sposób jest skuteczny,
To okej, aczkolwiek może stać się też tak, że co po niektórzy ludzie będą mieli takie podejście, chociażby jak ja, i po prostu tego widza straci. A umówmy się, my jako widzowie. Czekajcie. Dobra, my jako widzowie, to z nas on czerpie pieniądze. Każdy YouTuber, tak? Ja się nie mam za YouTubera, gdyż filmy powstają. Znaczy już teraz przynoszą mi jakieś tam małe, małe pieniądze, bo to są naprawdę niskie kwoty. No zresztą widzicie, że kanał nie jest Bóg wie jak rozwinięty. Tam zbliżamy się chyba do 300 subskrypcji. Ale mówię, kanał nie powstał w celach zarobkowych. O, dobra, wpasowana. Kurde. Cyk, cyk. Zaczynam mieć obawy, czy ta bateria na pewno pasuje. Powinna pasować. Tasiemka jest strasznie sztywna, więc może inaczej. Czekajcie jeszcze. Dobra, tutaj też odstaje. Więc jest dobrze. Najpierw ją zamocuję, znaczy wkręcę, a później dopiero podłączę tasiemkę. Zobaczymy, czy to da dobry rezultat. Ale wracając do tematu tego youtubera, tak jak mówię, każdy ma prawo zarabiać tak jak chce, jednak musi się liczyć z konsekwencjami, że nie dla każdego każda jego decyzja podpasuje, tak? Gdyż no, ludzie mają też swoje mózgi, nie każdy z tego mózgu korzysta. Ale jeżeli już coś tam zatrybi i akurat go znajdzie, żeby coś wymyślić, no to dzieją się właśnie takie sytuacje, jak widziałem tam, posypały się wtedy komentarze pod tym filmem, że kurde, powietrze za stówę, czy tam za 7 dych, co ty gadasz? No i tak wyszło. Nie, no dobra, siedzi. Wyskoczyć raczej nie powinno. Zaraz to jeszcze. Nie, no mocno, ale dociśnijmy tutaj w okolicach tych zaczepów. I tyle. Laptop jest dosyć mocno zabrudzony, ale klientka mówi, że jej laptop pracuje. Dobra, sekundkę, wezmę tylko kompresor. On nawet jest coś tam nadmuchany. Jak widzicie, specjalnie stamtąd nie wyleciało, więc tylko to, co było zgromadzone na łopatkach. No ale mówię, głupotą byłoby, zwłaszcza iż jest to
praca, która i tak nam odsłoniła ten wentylator, więc głupotą byłoby albo czystym chamstwem i naciągnięciem klienta na przyszłe koszty nie przedmuchanie tego. To nas nic nie kosztuje, biorąc pod uwagę, że ja nie używam sprężonego powietrza. O, zobaczcie, jak się nawiązało jedno do drugiego. Sprężonego powietrza, które co chwila muszę kupywać, a mam kompresor, tak więc mogłem na to pozwolić sobie. No dobra, ok. Teraz trzeba to jakoś złożyć i zobaczmy, co nam to przyniosło. Ok, komputer od razu wystartował, czyli w baterii jest jeszcze jakiś prąd. Zaraz zobaczymy. Już samego przykręcania śrubek wam nie będę pokazywał, przecież to bez sensu. Zaraz zobaczymy, czy bateria będzie się ładowała. Komputer do klientki jeszcze nie trafi, gdyż czekam jeszcze na zasilacz, który miał przyjść razem z baterią, ale niestety coś poszło nie tak. Tak więc, no niestety, musimy jeszcze chwilę zaczekać. Dobra. Nie wiem, czy wy widzicie, bo ikonka jest tu. Ekran się rozjaśnił. Niestety nie ma tu tego. A nie, czekajcie. A nie, dobra, ok. Pojawia się kabelek obok, że jest ładowanie. Tak więc bateria działa, tak? No, klientka została pouczona o tym, że co najprawdopodobniej wpłynęło na uszkodzenie tej baterii i tak dalej. Z tym, że ja wiem, że tego typu rady, pouczenia i tak dalej, mimo że są szczere, bo ja naprawdę nie czekam na to, aż o, widzę usterka, czy o, lekko zabrudzone chłodzenie. Nie dotykam tego. Przecież ten klient z tym wróci, wtedy za to zabuli, tak? Bądźmy ludźmi. My też oddajemy rzeczy dla innych fachowców, nie wiem, rower, samochód, a właśnie ukradli mi dwa rowery wczoraj, no ale, nie wiem, rower, samochód, gitarę, pianino, wszystko, no nie wiem, małe RTV, AGD, duże, na pewno chcielibyście być traktowani uczciwie. Tak więc, jeżeli oglądają mnie jacyś usługobiorcy, że tak powiem, tak, jacyś tam fachowcy, niefachowcy. Jeżeli coś komuś naprawiacie, róbcie to rzetelnie. To tyle. Taki mały przekazik. Dziękuję za poświęcony czas. Dzisiaj jeszcze tych filmików kilka nagram, bo półka obfituje w dobrobyt. To ten ostatni regał. Tak więc jeszcze dzisiaj będzie się działo. Dziękuję za poświęcony czas, łapka w górę, subskrypcja, dyskusja pod filmem. Wszystko jest mile widziane, każda aktywność. Na razie.